Lecimy z grą. Szymon Filipek, czyli Ziggy, reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego. Jako teran, po prawej stronie w kolorze żółtym. Jego przeciwnik natomiast to Rodzyn, Sebastian Leszczyński z Uniwersytetu Gdańskiego. Czy ja dobrze widzę, czy w top 4 trzech graczy jest z uniwersytetów, nie z Politechnik? I teraz jest pytanie następujące. Czy to znaczy, że są lepszymi graczami SC2, czy to znaczy, że mają po prostu więcej czasu, żeby grać? O, dobra rzecz, bo na Politechnice się niby więcej uczy. No ale to... ja o tym nie powiem. Zobaczymy, jaka uczelnia będzie top 1. No dobrze, reakcje już czekają. Trwa przypiekanie SF-ek. Spokojnie, grzecznie cofamy się. Nie ma sensu tutaj oczywiście ginąć. A Ziggy niewiarygodne, czyżby miał grać znowu coś w miarę normalnego. Wygrał jedną mapę, wygrał drugą mapę. I może poczuł nosem, że ma szansę tutaj wygrać coś więcej. Co? Może tak, może nie. W międzyczasie proba aktualnie ładnie atakowana. Co my tam z tyłu mamy? Nexusik dostawiony. Jest Nexus, jest Cybernetic Core. I kolejny asymilator tym razem. No dobrze. Jak można dostać t-shirta? Słuchajcie, no po tej grze będziemy mieli kolejne t-shirty do rozlosowania, po tym Best of 5. Zostało nam ich jeszcze 5 sztuk. Jakieś się na pewno tutaj rozlosuje, coś się na pewno zbierze, żeby rozlosować. Gwarantuję to wam. Dobrze, co jest? Reaper jest. No to świetnie, że jest Reaper. Bardzo mi się podoba, że jest Reaper aktualnie. Czas na faktorkę, to też mi się w miarę podoba. Chronobustowany, chronobustowana adeptka aktualnie. I jakiś tutaj wjazd pod bazę. No i dobrze. Ale widzieliście, co do ostatniej gry. Ziggy wyciągnął wnioski, żeby trzymać jakieś jednostki z za tymi siszankami, aby flanka mu nie zrobiła krzywdy. Dobra decyzja. Bardzo dobra decyzja. I już. Dobrze, Stargate czeka. Command Center 1 jest, pięknie. Czas na to, żeby heliony się nam wbiły. Reaksy czekają, do tego wszystkiego starport w drodze. I co, jakiś medivac i dropik do bazy? Tymi helionami? Coś w tym stylu? No dobrze. Banshee? Raven? Banshee byłby bardzo dziwny. Byłby bez sensu. Tak, Raven? Wczesny? No, za chwilę będziemy znali odpowiedź na to pytanie. Jeszcze czekamy. Jest Raven. A dwa heliony lewą stroną będą szukały dobrego miejsca, aby się tam gdzieś wbić. Przynajmniej spróbują. Dobrze, Shield Battery czeka. Pylony są również. Pięknie, fajnie, Oracle, no. Ej, to będzie dobre, ej, to będzie bardzo dobre, to będzie pieczyste! Dwa zabite, 5 zabitych, ma ich wystarczająco dużo, żeby biec. No tej zadytkami nie ma sensu oczywiście walczyć, trzeba się wbić pod harwestery, tak jak teraz. Spróbuję jeszcze, 8 jest, no pewnie mogło być trochę lepiej, ale Rodzyn nie najgorzej się ustawił tymi adeptkami, dzięki temu nie pozwolił dorwać się do reszty probek. Więc 8 zabita, ale widzę, że po drugiej stronie miny się pojawiają. Z Ravenem będzie dosyć ciekawie. Postawiona z przodu niespodzianka, ale to jest i tak bez znaczenia, bo Raven by to wykrył. Raven by to wykrył i by się tym nie martwił. Jedna, druga mina. No, push ze strony Rodzyna. Pamiętajmy, że harwesterów zginęło. Ładnie, jeden stalk zabity.
biedna mina nie przeżyła tego wszystkiego. Pamiętajmy o podwójnym Oracle, ale tam energia i tak została zużyta. No, zapewne nie tam, nie w takim momencie, jakby chciał. Drugi Stalk zniszczony dostawia sobie jeszcze tej auto Tureta, więc jednostki powinny trochę poginąć. Dwie CV-ki padły, to nie jest tragedia. Wieżyczki są poustawiane, więc Oracle nie powinno zaszaleć. Zresztą pamiętajmy o tym, Oracle nie ma za bardzo energii, żeby walczyć. A gdzie jest, ja mam pytanie, gdzie jest armia? Jaka armia? Są trzy stalki, tylko trójka Marinesów, przepraszam najmocniej, nie trzy stalki, jeden Siege Tank, którego byłoby dobrze uratować, ratuj go! Au, ten Siege Tank był bardzo potrzebny. Oj, ten Siege Tank był potrzebny, energii brakuje z jednej, z drugiej strony, trochę SV-ek wydobywa. No pamiętajmy, że jednak potracił sporawej ilości jednostek, próba zatrzymania wejścia, no tutaj Oracle przynajmniej nie będzie walczyło. Tyle dobrego. No i byłoby dobrze uciec z tym orbitalem, ale niekoniecznie tam, bo tu nie ma... Ej, mamy 2-1.